Dobrze, przyjaciele. Więc lecimy dalej. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest wiara w miłość. Pierwszy list Jana 4,16. Mówi tak. Pierwszy list Jana 4,16. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Bóg jest miłością. Co to znaczy? To znaczy, że On ma charakter miłosny. To miłosny charakter jest. Czy ten Bóg to jest miłosny Bóg. To nie jest Bóg obojętny. Przeciwną miłości jest obojętność. Ten Bóg, niektórzy nie rozumieją, dlaczego na przykład przeciwną miłości nie jest nienawiść. Ja wielu ludziom próbowałem to wytłumaczyć. Myślę, że ludzie, którzy mają uszy do słuchania, to słyszą. Bo nienawiść nie jest przeciwną miłości. To jest nieprawda. Bo mamy w piśmie napisane, że Bóg nienawidzi różnych ludzi. To znaczy, że Bóg nie jest miłością. No jest miłością. No wiemy, że jest miłością. Czy zatem ktoś, kto jest miłością, może nienawidzieć? No może. To się nazywają uczucia ambiwalentne. To bardzo proste. To już psychologia na to wpadła w ogóle, wiecie, po latach, nie? A że Bóg jest istotą normalną, a ambiwalencja jest rzeczą istot normalnych. Bo tylko ktoś normalny, mający poukładane wszystko, potrafi być ambiwalentny. Czyli potrafi, tak jak ambiwalentny był Jezus, on ich kochał wszystkich. W ogóle wiecie, jak ktoś powie, że Jezus nie kochał ludzi, tak, to ja mówię, to nie czytasz Biblii w ogóle, nie. Ja już wątpię w to, czy ty go znasz, jak ty twierdzisz, że on ludzi nie kochał, tak? Ale nawet jak go znasz, to w ogóle chyba nie zgłębiasz tematu, bo on bardzo kochał ludzi. Dowodem mi było to, że poszedł na krzyż za mnie. Napisałem taki artykuł na temat miłości, nie wiem, czy wyczytaliście miłość, że ta miłość nie ma nic wspólnego z uczuciami. Nic. Czasem w miłości są uczucia, a czasem nie. Miłość to jest oparta na czynach, nie na uczuciach. To, co my nazywamy ludzie, to my po ludzku nazywamy miłością, tam się mówi, o, bo się zakochałem. To są emocje. To są emocjonalne rzeczy, bo to nie trzeba być w Chrystusie, żeby kochać, to przecież wiemy, prawda? To są ludzie ze świata, się kochają, jest wszystko fajnie. Geje się kochają. Też się kochają. Przecież wiecie, że odczynnik zdrad u gejów w małżeństwach gejowskich jest niższy niż heteroseksualnych. Się mniej zdradzają w ogóle, wiesz, są wierni. Wiesz. To jest w ogóle bardzo sympatycznie, wiesz, się tak kocha, nie? Można kochać psy, koty, tak? No, różne jakieś tam zwierzątka. Ale to nie miłość, są uczucia różnego rodzaju, takie pozytywne, popularnie zwane miłością. Ale miłość tak naprawdę jest oparta na czynach, czyli Jezus daje dowód swojej miłości przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, umarł za nas na krzyżu, czyli On kocha ludzi. A jednocześnie widzimy w Nim niesamowite, ambiwalentne uczucia. On się wścieka na nich, krzyczy, rzuca tam czymś, mówi, ile z Wami będę, wiecie. No, zobaczcie, jak to ta miłość krzyczy, ile z Tobą będę jeszcze. A! No to miłość? No tak, to miłość. Tak? Czyli te uczucia w ogóle nienawistne wobec tego, że ktoś wykrzywia te proste drogi, to one są w ogóle związane z tym, że ktoś jest istotą miłosną. Krótko powiedziawszy, żeby zdrowo nienawidzieć, to trzeba prawdziwie kochać. Trzeba prawdziwie kochać, żeby w ogóle wściec na kogoś, że on w ogóle postępuje źle, to trzeba kochać. Wiecie, to trzeba kochać. Ja nieraz to tłumaczyłem mojemu synowi, ja mówię, wiesz, jak mi by nie zależało na tobie, tak? To ja na pewno bym nie próbował w ogóle twojego życia zmienić. Ja bym tu z tobą nie siedział, ja bym na ciebie nie podnosił głosu, ja bym w ogóle olał cię, bo przeciwną miłości jest, co? Obojętność. A nie nienawiść. Nie. Im bardziej będziesz kochał, tym bardziej będziesz wściekły na różne sprawy. Będziesz kochał człowieka jakiegoś, będziesz usługiwał ludziom na przykład, będziesz duszpasterzem dla ludzi,
Rozumiesz? Im bardziej będziesz kochał tych ludzi, tym bardziej będzie cię bolało, że oni nie idą prostą drogą pańską. Rozumiesz? I tym bardziej będzie w tobie wywoływał, będzie się wywoływał gniew na to, że się zachowują nie tak, jak Bóg chce. To bardzo proste. A jeżeli ty, ja na duszpasterzy patrzę, niektórych duszpasterzy, no co mnie to obchodzi? Ja się pytam, ty kochasz ludzi? Kochasz? No kocham, ale wiesz, jestem wolny w Chrystusie, bo nie jesteś zaburzony. Jesteś zaburzony. Zaburzony. Jeżeli ciebie nie interesuje to, że ktoś poszedł krzywą drogą, wiecie, to jesteś zaburzony, bo mnie to bardzo interesuje. Bo ja mam chęć normalnie podejść, złamać mu rękę. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mam takie uczucia wobec człowieka. Uważam, że bardzo zdrowy, miłosny mam takie uczucia. Ja z pasterzem rozmawiałem taki, z pasterzem. Poznałem pasterza, który 20 parę lat był normalnym pasterzem. Spotkałem się z nim w Bielawie tam, w takim miejscu jednym. Wierzący człowiek. I opowiadał mi takie rzeczy o owcach i między innymi opowiadał mi o łamaniu nóg owcy. Rozumiecie? Że to jest naprawdę, bo ja nie wierzyłem, że to jest naprawdę. Ja kiedyś o tym przeczytałem, a dopiero ten pasterz mi o tym opowiedział, że to się tak robi. Wiecie, jak to się robi? Słyszeliście o tym? Nie. Dlatego jest napisane w ogóle, że pasterz on ma kij i laskę. Laska to było takie długi, na końcu zakrzywiony, cienki kij, którym w ogóle pasterz, wiecie do czego służyła laska pasterzu? Do tego, że jak owca odchodziła w bok, to on na odległość ją łapał i przyciągał. To było lekkie takie, ale długie. I miał krótki kij. Ten kij służył do bicia owiec. Bo owca to głupie stworzenie, bardzo. Ja w ogóle jestem ciekawy, w ogóle, bo to, wiecie, to są ciekawe analogie. Zauważyliście, że nas to owiec porównują? Owce są tak głupie stworzenia, że się w pale nie mieści. Słowo honorowe. Ten pasterz mi opowiadał o owcach, to ja w ogóle, to jest szok dla mnie, no nie? I teraz ten kij służy, bo są takie głupie owce, że tą laską się je tam ściąga raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, a ona jest taka głupia, że w las idzie ciągle. Takie są głupie. A jak się znajdą barana, a one szukają barana, takiego lidera. I on mówi, jak przewoziłem owce na tratwach przez rzekę, no nie, i miałem takiego głupiego barana, to baran był tak głupi, że się w głowie nie mieści. Że tu normalnie chodził, taki nie był taki zaruchliwy, ale jak na tą barkę wsiadł, tak, i byłem już kawałek, to wyskoczył do wody. Mówi, a te idiotki za mną. Ja mówi, łapałem płótnia te owce. W ogóle nie pomyśl, ty żadna, rozumiesz, baran wyskoczony wyskakuje. To głupie stworzenia w ogóle, nie? Zauważyliście, jak w kościele w ogóle. Ja w ogóle jestem w szoku. No i ta pałka, ten kij, to służył do tego, żeby taką nieposłuszną owcę wziąć, tak? I on łamie nogę, taki pasterz owcy. Normalnie jej łamie nogę, przednią nogę. Następną rzeczą ciekawą wśród owiec jest, wiecie co? Że one mega szybko się regenerują. To jest taka konstrukcja, że się mega szybko regeneruje. Więc co on robi, ten pasterz, tej nieposłusznej owcy? Łamie jej goleń, następnie bierze kawałek patyczka, owija i ona się bardzo szybko zrasta. Tylko wiecie, co teraz się dzieje z tą owcą, bo ona nie może chodzić. To on ją, kurczę, bierze na plecy i niesie. Niesie owce. I czasem są takie rysunki albo zdjęcia pasterza z owcą na plecach. To dlatego, że albo ona złamała sobie sama nogę, albo on je złamał nogę. Bo to rozumiecie, ją teraz ją niesie. I teraz najlepszy numer. On ją tak niesie dzień, dwa i po dwóch, tam, czy tam trzech dniach ta noga już jest zdolna, żeby ona sobie kuśtykała. Najlepszy numer jest taki, że przez te 2-3 dni, kiedy ona jest przez niego niesiona, to tak się przyzwyczaja do jego zapachu, że nie odchodzi od niego na krok. A więc owca po złamaniu nogi przez pasterza jest najposłuszniejszą owcą ze wszystkich. I to trwa do końca życia. Szok. Jak ja się zacząłem dowiadywać takich rzeczy, mówię, Chryste jedyny w ogóle. I teraz miłość. Ja patrzę na miłość. Patrzę na miłość i patrzę w ogóle na Jezusa, który uwalnia różne rzeczy, wiesz. Gniewa się, denerwuje się, w ogóle, wiesz, wybucha tam na nich, w ogóle, wiecie, jakieś takie... Czy zatem on nie jest miłością? Jest miłością. Jest miłością. To jest charakter miłosny.
Bóg jest miłością. I Słowo Boże mówi nam, że my mamy, jest napisane, myśmy poznali miłość, myśmy uwierzyli w miłość. Czyli jak my, w co my wierzymy? Wierzymy w Boga miłosnego. Nie sentymentalnego, co słucha disco polo. Bóg nie słucha disco polo, mam nadzieję przynajmniej. Chociaż moje poznanie tu nie sięga. Tak wymyślił wszystkie style, chociaż ja myślałem, że wymyślił wszystkie style oprócz disco polo, ale no nie wiem. Żart. Słuchajcie, disco polo, niech Bóg błogosławi. Chodzi o to, że to nie jest sentymentalna Bozia. Rozumiecie? To nie jest sentymentalna Bozia. Ale jest to Bóg miłosny. I ty musisz wierzyć w Boga miłości. Dlaczego? Dlatego, że ten Bóg miłości życie za ciebie kładzie. Jaki jest dowód na miłość? Że ktoś życie kładzie. Nie, że tam ktoś się lata przy tobie i cię mizia. To nie o to chodzi. Bo często ten, co cię mizia, to jest demon kosmaty. O, taki miły człowiek. Ja mówię, a co tam ten człowiek ci tam robi? Mizia mnie. A życie kładzie za ciebie? Nie. Ja mówię, to diabeł. On nie kocha ciebie. Bo miłość życie kładzie. Miłość życie kładzie. Ja jestem dobry pasterz. Życie kładę za owce moje, mówi Pan. Jestem dobry pasterz. Ja jestem miłość. A więc nasza wiara to wiara w miłość. Ja wierzę w Boga miłości. Rozumiecie? Wierzę w Boga miłości. To dla mnie to... Ja im dłużej chodzę z tym Bogiem, tym bardziej jakiś taki rozklejony w środku jestem taki. Z jednej strony zbity taki w taką bryłę duchową silną, z drugiej strony w ogóle taki pozwalam sobie na to w ogóle, że taki miękki jestem i dobrze mi z tym wszystkim. W ogóle kocham tego Boga coraz bardziej. Czuję się kochany przez Niego coraz bardziej. Bo to jest miłość, ludzie. Czyli wasza wiara to jest wiara w miłość. List do Rzymian 5:8-10. Pociągniemy temat. List do Rzymian 5:8-10. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Wciąż daje, On daje dowód swojej miłości, akt czynny teraźniejszy. Daje dowód swojej miłości. Czyli On cały czas jest Bogiem miłosnym dla ciebie. On cały czas jest tym Bogiem miłosnym. Ósmy werset. Jakby podstawa naszego rozważania tutaj. Ósmy werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli ten dowód, on jest dany. Tu już się nie domagamy dowodów. Panie, czy jesteś ze mną? Panie, czy na pewno? Bóg mówi, człowieku, przecież znalazłem cię na śmietniku bez przesady. Umarłem dla ciebie. Pamiętasz, w jakim stanie do mnie przyszedłeś? Pamiętasz, czy nie pamiętasz? Przecież byłeś rozłożony na części pierwsze. Każdy atom miałeś osobno. Teraz się mnie pytasz, czy na pewno? Czy ja na pewno jestem blisko? Czy na pewno jestem z tobą? Czy na pewno warto mi zaufać? Wierzymy w ten... Ja codziennie mówię, Panie Boże, ja Ci dziękuję, że ja jestem nowym stworzeniem. Ja w to wierzę, że Ty mnie kochasz na zabój. Się nigdy nie zmieniło. Czy leżę, czy stoję, czy służę, czy właśnie upadłem. Rozumiesz, o co chodzi? On mnie kocha. Dlaczego On mnie kocha? Bo ja jestem w Chrystusie. On mnie nie kocha z innych powodów. Ale przyszedłem do Chrystusa. Rozumiecie? I automatycznie wszedłem w system Jego miłości. Automatycznie. Nigdy z Niego nie wyjdę. I Ty też nie. Werset 9. Tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Jego nie będzie, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Czy On się zatem gniewa na Ciebie? No nie. Dlaczego On się na Ciebie nie gniewa? Dlatego, że się już rozgniewał na Jezusa. Kochamy
Wierzymy w Boga miłości, w Boga, który kochał. Się już rozgniewał na Jezusa. Już się rozgniewał na Jezusa. Pamiętam, kiedyś mój syn mały był i skarciłem go raz, skarciłem go drugi za coś, dostał tam pasem. I znowu zrobił to samo. Poszedłem do pokoju, do niego, siedzi. Mówię tak, ile jeszcze będę do ciebie mówił? Nie odzywa się. Mówię, posłuchaj. Musisz dostać znów. Musisz znowu dostać. Ale mówię, nie widzę w tym sensu. Zdjąłem koszulę z siebie. Wziąłem ten pas, on się patrzy na mnie. Jak se przyrżnąłem tym pasem u niego w pokoju po plecach. Aż mi się łzy zakręciły w oczach. On się przeraził. Otworzył oczy, ja mówię, Wiktor. Kara musi być. Ale widzę, że jak ty to stajesz na tyłek, to nie bierzesz tego poważnie. Więc od dzisiejszego dnia ja będę za ciebie to robił. Już nigdy nie zrobił tej rzeczy. Nigdy. Nigdy. Rozumiecie? Chcę, żebyście zrozumieli specyfikę zjawiska, jak działa miłość. Jeżeli my w to wierzymy, ja w takiego Boga wierzę, który wziął na siebie mój cios, cios przeznaczony dla mnie, poszedł do piekła zamiast Arturka, żeby Arturek mógł stać się mądrzyć. Rozumiecie? Halo. Ja się pytam, co to jest. To jest miłość, którą będę wspominał do końca moich dni. I jak ktoś do mnie mówi dzisiaj, Bóg się na ciebie gniewa, Ceroński, ja mówię, uspokój się, Valium weź. Valium. Ty niespokojny jesteś. Bóg się nie gniewa na mnie. I się nigdy nie rozgniewa. Bo jego gniew został zaspokojony. Sprawiedliwy, zaznaczam. Podstawa miłości. 10 werset. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednanymi dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Ratunek, zaopatrzenie, każda formuła wysokiej jakości życia przez Chrystusa. Będąc w Chrystusie wszelkiego rodzaju dobro jest moje, jakże mógłbym nie myśleć o Nim jako o Bogu miłości. Jak bym mógł nie myśleć o nim? To jest Bóg miłości. Bóg miłości. Ja w takiego Boga wierzę, w takiego Boga musisz wierzyć ty. Nie w innego. W liście Jana jest napisane, że myśmy poznali i uwierzyli w miłość. Jest też napisane, a przeczytam to jeszcze raz, tą końcówkę pierwszego listu Jana, bo to jest mocne. 4,16, ta druga część. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a my w Nim. A On w Nim. Mieszkać w miłości znaczy mieszkać w Bogu. Mieszkać to znaczy przebywać w jakimś miejscu wraz ze spaniem. W ogóle to jest definicja słowa mieszkać. Przebywać w jakimś miejscu wraz ze spaniem. Bo jak ktoś nie przebywa, przebywa gdzieś, a nie śpi tam, to się nie nazywa, że się gdzieś mieszka. Rozumiecie? To takie to są socjologiczne takie rzeczy, nie? Więc mieszkać to przebywać wraz ze spaniem. Czyli ja ustawicznie rozmyślam o Bogu miłości. Ja w ogóle o innym Bogu nie rozmyślam. Ja tam nie rozmyślam o Bogu sądu, który tam rozwala wszystko. Chodzi z wielką pałą w ogóle i piekło rozwala. W ogóle tylko ja nie wiem, o co chodzi. Ja nie rozmyślam o takim Bogu, wiecie? Ja rozmyślam o Bogu miłosnym, tak? O miłosnym Bogu. Wiecie, nie wiem, czy ktoś z was czytał drugą część, w ogóle chatę oglądaliście, czy tam czytaliście, pewnie, nie? Nie? Jak ktoś z was nie czytał chaty, albo nie oglądał, to weźcie, zróbcie to nareszcie, bo to jest lektura obowiązkowa dla wierzących ludzi. Bez przesady. To jest potężne objawienie z nieba. Ale jest druga część. Tego samego autora. Nazywa się Rozdroża chyba. Rozdroża.
jest w ogóle niesamowita rzecz. Kolejne objawienie facet miał i napisał drugą książkę. Ja powiem wam, ta książka mnie, chata mnie rozwaliła, ale chata taki, na takim poziomie nowego narodzenia rozwala, wiecie, takiego fundamentu funkcjonowania. Te rozdroża to idą kawał dalej. Otóż w rozdrożach jest historia tego rodzaju, że jest bogaty biznesmen, który, no to obrzydliwie bogaty, umiemy to w ten sposób. On w ogóle w dzieciństwie wychowywał się w domu wierzącym, chodził do kościoła, był na szkółce dziennej, potem on w ogóle zapomniał o tym, odszedł, poszedł w świat i tak dalej, nie? No i on ma takie mieszkanie ukryte i on tam sobie chodzi, tam prostytutki tam sprowadzał czasem, tam różnie takie tam, żeby tam nikt go nie widział, takie dokumenty swoje tam miał tajne i tam się wchodziło przez taki garaż i on jest fajnie opisany, on idzie przez ten garaż i dostaje w łeb tam od bandziora kijem i tam chyba bandzior mu zabiera jakieś tam kluczyki od samochodu czy coś. I w ogóle facet zapada w śpiączkę i cała książka jest o tym, jak gość jest w śpiączce. Leży w śpiączce człowiek. Ale on nie wie, że jest w śpiączce. On nie wie, że on jest w śpiączce. I jest akcja, że on tam, wiesz, tutaj z jednej strony że dostaje w łeb w tym garażu, pada, czuje ból i potem otwiera oczy i jest w jakimś ogrodzie takim. W ogrodzie. A normalnie w szpitalu leży, wiesz, a wszystko się dzieje wewnątrz niego. I on tam sobie chodzi po tym i mówi, co to jest, gdzie ja jestem? Byłem w garażu, jestem tutaj, w ogóle... I idzie sobie taki gość tam, no nie, drogo, mówi, he, poczekaj. Podchodzi do niego tam ten gość w takich ogrodniczkach, taki w ogóle taki farmer taki amerykański. Nie taki. I mówi, przepraszam bardzo, mówi, gdzie ja jestem? A ten mówi do niego, no nie wiem, czy panu, jak panu wytłumaczę dokładnie. No mówi, nie umiem panu dokładnie tego wytłumaczyć, gdzie pan jest. A on mówi, ale co to jest, mówi, za bałagan tutaj? Mówi, to w ogóle zarośnięte, to za syf tutaj w ogóle jest, bo takie te miejsce jest takie mało sympatyczne. A ten farmer tak stoi. Mówi, no jakby to panu wyjaśnić, to pana dusza. A mówi, słucham? No to dusza pana jest. A pan kto jest? A mówi, no ja tu mówi, mieszkam od jakiegoś czasu, mówi już. Przychodzę tu czasem, tak staram się coś tu sprzątnąć, mówi. Ale kto pan jest? No mówi, niektórzy na mnie mówią, Jezus. A on w ogóle wie, bo to jest nowonarodzony człowiek i w ogóle ma Boga w sobie, wiesz o co chodzi, a ma taki syf wewnętrzny, że się w pale nie mieści i w ogóle wiesz, i zaczyna się jego przygoda z Jezusem w ogóle, wiesz, podczas śpiączki, wiesz, i w ogóle zaczyna tam, ja nie będę nawet rewelacji, ja się poryczałem jak dziecko, po prostu jak on w ogóle, bo się, on wraca do Boga w tej śpiączce, w ogóle wiecie, to jest niesamowite. Jak on wraca, demony jak rozwala, później w ogóle to przeczytajcie, naprawdę rewelacyjna rzecz. Chodzi o to, że mieszkać w Bogu, to oznacza, że my rozumiemy, że to ten Bóg taki właśnie jest, ten miłosny Bóg. Że nawet jak w twoim życiu jest kupa nieporządku, kupa bałaganu, to nie jest zagniewany Bóg, który gdzieś się tam gromi czy coś. On tam w ogóle... On jakby cały czas szuka tej współpracy z tobą, w ogóle on, wiesz, no wałęsa się w cudzysłowie po tej duszy twojej, w ogóle zaburzonej, popapranej, w ogóle wiesz, i w ogóle wiesz, i szuka, czy ty będziesz chciał tu z nim być trochę, poporządkować to wszystko. To miłosny Bóg jest, miłosny. Farmer, rozumiesz o co chodzi? To nie jest ktoś, kto tam stoi, wiesz, ci wygraża. On tam jest z tobą w tym wszystkim. Ja w ogóle chcę, żebyś zrozumiał, że w ogóle w najcięższej sytuacji życia on jest z tobą. Kiedy upadasz, to on się nie odwraca od ciebie. To on nie odwrócił się. Ludzie mówią, o, Bóg cię odwrócił od ciebie. Ja mówię, nie, chyba od ciebie. To moja córka ostatnio ma tylko takie, chyba ty. Ona w ogóle. Ktoś ostatnio, bo robi gimnastykę tam w kościele z nią, ktoś prowadzi gimnastykę z Sarą i WF tam jej robi w kościele, nie, bo ona jest w homeschoolingu. I ona ma trochę, taka Sara przekoszona jest, taka wiecie,
Bo tam i ona jest taka grubsza troszeczkę, wiecie, no rośnie, tak się rozwija i ten kręgosłup też ma taki obciążony i tam ktoś powiedział. Mówi, ona chyba ma skoliozę trochę, nie? Że tak w kręgosłupie. I Agata do mnie mówi, słuchaj, no, ciocia mi powiedziała, że ty chyba masz skoliozę. No nie? A Sara to w ogóle, ona w ogóle nie przyjmuje informacji o żadnej chorobie, żadnej. Ona w ogóle tak ma odrodzenia, wiecie. Ona tak spojrzała, chyba ty. Bo ona, wiesz, dla niej, wiecie, jakąś chorobę czy coś, to w ogóle jest... Ja? No co? To wiemy, wierzący człowiek, ona od małego na lalki ręce kładła, uzdrawiała, wiesz o co chodzi. No w ogóle dla niej to nie było tam, ona się nigdy nie była w pogrzeby, w szpital, wiesz, tam koleżę, siostra do niej przyjechała, mówi, chodź tam się w pogrzeb, pobawimy, a sama mówi, jak to w pogrzeb. Nie wiem, o co chodzi. Mieszkać w miłości, to znaczy, że ja muszę ustawicznie przywoływać, tak, zrozumienie miłości. Ja wierzę w miłość, jak głupi. Ja wierzę w Boga, co mnie kocha. Ja w takiego Boga wierzę. Ja stoję wyprostowany dlatego. Ja będę nie oskarżać dzisiaj, rozumiecie? W ogóle wiecie, w ogóle chcę, żebyście zrozumieli, że istnieje taka formuła życia. Ja wam daję świadectwo na to, słowo honoru. Różne rzeczy mi diabeł próbuje robić, różne. Ale w ogóle mnie nie oskarża już. Ja od bardzo dawna nie miałem oskarżającej myśli do mnie. Różne miałem myśli. Przychodził, ale ani potępiającej, ani oskarżającej. No i ja, dlatego się ludzie mówią, że ja jestem pyszny. A ja naprawdę nie jestem pyszny. Bo jestem zupełnie zależny od Boga. Ja po prostu nie mam oskarżeń. Bo ja stanąłem w takim miejscu zrozumienia miłości, uwierzyłem w miłość, że w ogóle do mnie nie ma dotarcia oskarżenie jakieś. Bo to jest, wiesz, diabeł przychodzi i mówi, weź tam, mówię, zobacz jak się zachowałeś, ja mówię, chyba ty. Bóg na ciebie patrzy, wiesz, gromowłanie, mówię, chyba na ciebie. Wiesz, co powiem, piorunem zaraz dostaniesz. Ja takiego Boga wierzę. To jest taki Bóg, to jest mój tatuś. Mój tatuś. To nie oznacza, że ja go lekceważę. To nie oznacza, że ja mam do niego stosunek w ogóle, że to jest koleś. To nie jest mój koleś. To jest mój Bóg. Nie jest koleś. Bo ja na przykład dla swoich dzieci też nie jestem koleś. Ja się nie koleguję z moimi dziećmi. Ja nie wiem, co to jest kolegować się z dziećmi. Człowieku, z dziećmi się kolegować. Ja zawsze do rodziców mówię, jak se zrobisz, jak se staniesz kolegą dla dzieci, rozumiesz, to im życie spieprzysz. Oni ojca potrzebują. Matki, a nie koleżki. Koleżków to wszędzie mogą mieć. Bóg to nie jest koleżka mój, ale to jest mój tatuś, tak? I to jest czysta miłość. Czysta miłość. Potężna, czysta miłość. Mieszkać w miłości znaczy mieszkać w Bogu. Bóg jest w twoim duchu i jesteś z Nim zjednoczony. Ale dopiero zaangażowanie swojej duszy w miłość, czyli rozpoczęcie systemu rozważań miłosnego Boga będzie powodowało, że wiara twoja będzie rosła. Rozważaj Boga miłości. Rozmyślaj o Bogu miłości. Szukaj w swoim duchu Boga miłości. Rozumiesz, o co chodzi? Zrozumienia Boga miłości. Jak nie masz o czym pomyśleć, to sobie pomyśl o tym, jak On cię kocha. Bo miłość polega na tym, że nie myśmy Go umiłowali, tylko On nas umiłował. Ja kiedyś sobie długo nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, jak to jest kochać Boga? Co to znaczy w ogóle Boga kochać? Ludzie mówią, że tak Boga kocham. Ale tak sobie myślałem i tak sobie myślę, a ja tak Go nie kocham. Tak nie mam, jak oni. Bo ludzie to tak mieli takie, opowiadali mi takie stany swoje różne, takie, że oni tak mają taką miłość. Ja tak szukałem w tej swojej duszy, tak sobie mówicie, a ja tak nie mam. Rozumiecie? Ja tak nie miałem. Nie umiałem tego wygenerować sobie. I dopiero potem doszło do mnie słowo, właśnie wiara w słowo, że miłość polega na tym, że nie myśmy go umiłowali. Czyli ja się nie muszę spinać na emocjach żadnych w stosunku do niego. Żadnych! Tylko ja muszę wierzyć w to, że On mnie kocha. Ja się nie spinam na emocjach. Ja wierzę, że On mnie kocha. Ja nie myślę, że ja Go kocham i jak ja Go mam kochać.
To mnie to obchodzi. Jak miłość polega na tym, że to On mnie umiłował, a nie ja Go umiłowałem, to ja się nie skupiam na tym, jak ja Go miłuję, jak ja mam emocje do Niego, mam takie czy mam inne. Wiecie, o co chodzi? Absolutnie. Ja wierzę, że On mnie kocha. Ja tego też nie rozumiem. Nie rozumiem. Ale ja w to wierzę. Wierz w Boga miłości. Wierz w to, że Bóg cię kocha. 24 godziny na dobę. Jesteś w Chrystusie, jesteś Jego umiłowanym synem, umiłowaną córeczką. Wiara w Boga to wiara w Jego miłość do ciebie. Wbij to sobie głęboko w serce. Wiara w Boga to wiara w Jego miłość do ciebie. Nie w twoją miłość do Niego. Bo się zgubisz. Nie szukaj tego. Nie szukaj. Bo zaraz ci uczynkowość się włączy. Bo zaraz będziesz liczył czas, ile się modlisz. Jak się nie pomodlisz, to się będziesz źle czuł. Bo zaraz będziesz patrzył, proszę ciebie, ile służysz. A jak za mało służysz, to się będziesz źle czuł. Bo zaraz zaczniesz liczyć swoje grzechy i dojdziesz do wniosku, proszę ciebie, że nie jesteś wcale taki doskonały, a potem dojdziesz do wniosku, że się do niczego nie nadajesz, a później kupisz celinkę. Bo już wiesz, że samobójcy do nieba idą. Wiesz, o co chodzi? Byle w Chrystusie byli. Nie tędy droga, ludzie. Nie tędy droga. Miłość do Boga polega na tym, że wierzymy, że On nas pokochał. Wiara w Boga to wiara w to, że On nas kocha. Na tym budujemy naszą wiarę i się nie spinamy. Tak? Nie spinamy się. Jak czujemy, że się spiliśmy, to związujemy demona agrafki i się rozpinamy. Pamiętacie wabank? Na wabanku to było dobre, ten miał ksywę spięta. I jeden podchodzi do Kwinto i mówi do Kwinto: Kwinto, co mam powiedzieć spiętemu? A Kwinto mówi, żeby się rozpiął. Odrzucił jego propozycję złodziejstwa. Na luzie. To On nas umiłował. Amen. On nas umiłował. Nie spinamy się na miłości do Niego. Nie spinamy się przez to, że w ogóle panicznie lecimy w modlitwę, panicznie lecimy w służbę. Nie modlimy się dlatego, żeby na coś zasłużyć, nie służymy dlatego, żeby zasłużyć. Rozumiecie? Wdzięczność, dzień dobry. Ja z wdzięczności wszystko robię. Jestem wdzięczny po prostu. W ogóle nie mam co robić innego. Co ja będę robił? Okej, nic więcej nie mam. Pokochał mnie, to teraz to tak żyję dla Niego. Dla kogo ja mam żyć? Ja nie mam dla kogo żyć. Chcę, żebyś to rozumiał. Wiara w Boga to wiara w miłość do ciebie.